występują. Na przekór przeznaczeniu. Gdzie on się podziewa? Cześć, tato. Dlaczego to zrobiłeś? Wszystko wyjaśnię. Obyś miał dobry powód. Chciałem chronić małą. Gdy dowiedziałem się, że jest chora, przyszedłem. Nie było przy niej żadnej pielęgniarki. To prawda? Uważa pan, że to w porządku? Siostra musiała na chwilę wyjść w ważnej sprawie. To wystarczyło, żebym zabrał małą. Każdy mógł to zrobić. Mój syn ma rację. Powinieneś ich zaskarżyć. Zamknij się. Idziemy stąd. Zabierzemy ją do odpowiedzialnego lekarza. Tato, przepraszam, że cię wystraszyłem. Owszem, ale postąpiłeś słusznie. Jeśli coś by ci się stało, zaopiekuję się małą jak własną córką. Mówisz poważnie? Tak. Dziękuję, synu. Kto jest najpiękniejszą dziewczynką na świecie? Mam złe przeczucia. Idą. Dlaczego Miguel ma moją córkę? Nie wiem. Idziemy, rezygnujemy z ich usług. Co tu robisz? Przyszedł odwiedzić siostrzyczkę. Martwił się o nią. Powinnaś mu podziękować, bo dzięki niemu nie doszło do tragedii. Chcę, żebyś został ojcem chrzestnym naszej córki. Czuję się zaszczycony. Zgadzasz się? Tak. Będziesz nie tylko moim synem, ale także kumem. Obgadamy to w drodze. Trzeba utrzymać równowagę. Gdy ostro hamuje, pochyl się do przodu. Inaczej możesz spaść ze skutera. Teraz zahamowałem delikatnie. Gotowe. Teraz twoja kolej. Nie czuję się na siłach. Ciągle mam kaca. Rób, co ci powiedziałem. To proste. Najpierw naciskam to. Bardzo dobrze. Co teraz? Gaz i jedziemy. Nic z tego, nie chcę umierać tak młodo. Co teraz? Jak to co? Masz dobrego nauczyciela. Skorzystaj z okazji. Mam lepszy pomysł. Odprowadź skuter do wypożyczalni i niech ci zwrócą pieniądze. Nie ma mowy. Obiecałem twojej siostrze, że będę o ciebie dbać. Zamierzam dotrzymać słowa. Nigdy się nie poddajesz? Nie.
Ale skoro się boisz, ja poprowadzę. Usiądź z tyłu i przytul się do mnie mocno. Co ty na to? Zgoda. Dokąd jedziemy? W prawo czy w lewo? W prawo, jedźmy na most. Poco a poco me voy acercando a ti. Dojechaliśmy. Przejażdżka dopiero się zaczęła. Jak to? Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito. Co powiemy Josefice? Nie pojawiliśmy się w pracy. Bez nerwów. Josefita dała nam wolne. Wszystko zaplanowaliście. Tak. Pomysł był u Josefity. Uważa, że należy ci się trochę wolnego. Nie korzystasz z życia, nie spotykasz się ze znajomymi. To prawda. Dziwnie. Co? Ludzie znają nas lepiej niż my siebie sami. Wiesz, co jest dziwne? Nie widzisz w sobie pięknej kobiety, którą jesteś. Przestań, bo jeszcze ci uwierzę. Wczoraj chciałem ci coś powiedzieć, ale twój były mi przeszkodził. Jesteś cudowną, piękną kobietą i dobrym człowiekiem. Bardzo mi się podobasz. Naprawdę, bardzo. To miłe. Co? Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów. Zaczekaj. Coś nie tak? Trochę. Powiedz, o co chodzi. Nie jestem gotowa na nowy związek. Nie potrafię otworzyć swojego serca. Nie mogę. Potwierdziła się informacja o ucieczce Armidy Lopez z więzienia. Kobieta została skazana na 20 lat za zabójstwo swojego męża. Ogłuszyła strażniczkę i uciekła, przebierając się w jej mundur. Bierzesz ślub i każesz mi się wyprowadzić? To mój dom. Jest za duży dla ciebie. Będzie w sam raz dla Rigoberto, mnie i naszych dzieci. Chcecie mieć dzieci? Chcę mieć liczną rodzinę. Oszalałeś. Kto będzie mamą, ty? Wynajmiemy surogatkę. Oglądaliście wiadomości? Powiedzieli, że ten dureń chce wziąć ślub. Nie. Armida uciekła z więzienia. W tym roku spłaciliśmy 3 raty długów. Sytuacja firmy jest nieciekawa, musimy ciąć koszty. Que nosotros vamos a tener que entrar en un momento de recortes
Doktora Lucila, proszę wybaczyć, mam ważną wiadomość. Oby, prosiłam, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Chodzi o Armide López. Co z nią? W wiadomościach podali, że uciekła z więzienia. Tylko nie to. Nie mam nic wspólnego z jej ucieczką. Ona nie ma przyjaciół, tym bardziej wspólników. Na pewno jej nie pomogłaś? Jaki miałabym w tym interes? Przyjaźniłyście się. Nic podobnego. Udawała świętoszkę. Pouczała wszystkie więźniarki, a myślała tylko o ucieczce. Skoro wiedziałaś, dlaczego nic nie powiedziałaś? Gdybym miała denuncjować wszystkie, które chcą uciec, zabrakłoby miejsca w karcerze. Jeśli coś wiesz, mów. Jaki miała plan? Dokąd się wybierała? Co chciała zrobić? Wiem tylko, że chciała uciec. Chociaż... chyba wiem, dokąd poszła. Zdradziłam jej pewną tajemnicę milczącej. Idę. Słucham. Dobrze, że pani otworzyła. Przyjechałam do Bogoty i okradli mnie. Został mi tylko dowód osobisty. Może mi pani pomóc? Milcząca ukryła pieniądze w pewnym pensjonacie, a ja, głupia, wszystko jej wygadałam. Wiesz, gdzie jest ten pensjonat? Jasne, że tak. Przyjechałam do Bogoty na badania lekarskie. Ledwo się pojawiłam, ukradli mi walizki z moimi rzeczami. To straszne. Na szczęście mam dowód, który miałam w kieszeni. Lo único que recuperé fue la cédula y eso porque la tenía aquí guardadita. Y todo por una berraca vena que recibí. Ay, qué pesar. Biedactwo. Pobrecita su merced. W tym mieście jest coraz gorzej. Es imposible. Esto es un peligro todos los días. Cierto, yo sí no sabía. Nie wiedziałam, że w Bogocie jest tak niebezpiecznie. Venga, ¿y será que usted me puede recibir aquí? Sí. No. Mogę u pani zostać? Nie. Nie? ¿Y sabe qué le recomiendo? Radzę iść na policję i zgłosić kradzież. Może pani pomogą. Jak będzie pani miała pieniądze, proszę wrócić. Żegnam. Sędzia Arbeláez kazał dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty, które podpisał don Ismael w trakcie swojego małżeństwa z Armidą. Chwileczkę, nic nie zrozumiałem. Może pan mówić jaśniej, w jaki sposób może nam to zaszkodzić? Już mówię. 50% firmy wróciło w ręce spadkobierców. To nie podlega dyskusji. Pozostałe 50%, zapisane Armidzie, zostaje przejęte zgodnie z nakazem sądowym aż do wyjaśnienia sprawy. Czyli nie jestem już pełnomocnikiem Armidy? Jeśli chodzi o firmę, dom i inne nieruchomości, nie. Doskonale. Nie chcę mieć nic wspólnego z wami, ani z Armidą, która uciekła z więzienia.
Dobrze, że o tym mówisz. Mój brat i ja boimy się, że może wyrządzić nam krzywdę. Bądź spokojna, nic wam nie zrobi. Wciąż jej bronisz? Jest groźna. Zabiła naszego ojca, na dodatek uciekła z więzienia. Omal nie zabiła strażniczki. Kogo ty bronisz? Nikogo. Zakończmy ten temat. Zgadzam się. Kto z ramienia sądu przejmie zarząd nad firmą? Właśnie. Ja. Bardzo sprytny. Kto lepiej niż on będzie pilnować naszych interesów? Zwłaszcza, że planujemy ślub. Ślub? A to dobre. Bo co? Nie dziwi mnie, że dbacie o swoje interesy, ale pan nic nie wie o naszej firmie. Zadzwońmy do Claudio. Niech wróci na swoje stanowisko. Wątpię, czy wróci. Pewnie świetnie się bawi na Bahamach. Słucham? O czym mówisz? Przecież sam mi mówiłeś. Siostra usłyszała jakąś plotkę. Nawet nie wiem gdzie. Wróćmy do sprawy. Przejrzyjmy księgi rachunkowe. Właśnie. Na pewno wiesz, gdzie ona jest. Nie mam pojęcia. Musi mieć jakiegoś wspólnika. Gdybym ja nim była, siedziałabym tu? Masz rację. Zrobiła z nas idiotów. Przekazała mi ważną informację, a ona uciekła sama. Jaką informację? Nie twoja sprawa. Koniec rozmowy. Zaczekaj. Powiedziałaś jej, żeby nie ufała swojemu prawnikowi? A jak myślisz? Jeśli ją spotkasz, powiedz jej, że się z nią policzę. Ja nie wybaczam zdrajcom. Ni mucho menos perdono. Gracias. Dziękuję. Jak ci poszło? Niczego się nie dowiedziałem o Armidzie. Na dodatek nasłuchałem się na jej temat. Mówiłem, że to kiepski pomysł. Muszę ją znaleźć przed policją. Ucieczka z więzienia to jak przyznanie się do winy. Masz rację. Musisz być cierpliwy i czekać na jej telefon. Wątpię, czy zadzwoni. Jest na mnie wściekła, nie ufa mi. Pomyślmy, co robi zdesperowana kobieta, która ucieka przed policją. Nie ma pieniędzy i nikomu nie ufa. Do kogo się zwróci? Do kogoś znajomego. Czyli? Masz rację. A jeśli zadzwoni do Foncio albo Gertrudis, albo do tego drania? Jakiego drania? Claudio, tego adwokaciny. Chyba mam pewien pomysł. Możesz jaśniej? Już ci tłumaczę. Dobrze, że odebrałeś. Armida? Właśnie przyjechałam do Bogoty i zostałam okradziona. Gdzie jesteś? Dzwonię, bo nie mam złamanego grosza. Na dodatek się zgubiłam. Jak mogłaś uciec z więzienia?
Yo sé, pero no. Mówiłeś, żebym nie podróżowała sama, bo to niebezpieczne, ale nie miałam wyjścia. Pomogę ci, ale powiedz, gdzie jesteś. Niedaleko pewnego pensjonatu w centrum. Podaj adres. Na skrzyżowaniu 3 z 11. Na pewno znajdziesz ten pensjonat. Po co miałaby tam iść? Tuż przed jej ucieczką rozmawiałyśmy o tym pensjonacie. Dlaczego? Nasza zmarła współwięźniarka mówiła, że był tam człowiek, który zawsze jej pomagał w tarapatach. Rozumiem. Fałszywe dokumenty, zmiana tożsamości. Tak sądzę. Jestem pewna, że tam znajdzie pan Armidę. Nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. To idealna kryjówka. Mówiłam, że... Dzień dobry. Prowadzimy śledztwo. Widziała pani tę kobietę? To Armida Lopez. Była tu. Powiedziała, że... Nie wierzę. Poradziłam jej, żeby poszła na policję. Koniecznie chciała tu zostać. Kiedy to było? Niedawno. Radzę się pospieszyć, zanim ucieknie. Lepiej nie przyjeżdżaj. Pojawili się moi kuzyni, omal mnie nie złapali. Masz na myśli policję? Musisz mi pomóc. Oczywiście. Zapisz adres. To kawiarnia w dyskretnym miejscu. Tam spokojnie porozmawiamy. Dobrze. Dziękuję, miłego dnia. Przepraszam. Co z tobą? Jesteś ślepy? Raczej ty. Jeździ się po chodniku. Chodnik jest dla pieszych. Od kiedy? Podaj przepis. Czepiasz się? Dotknij mnie jeszcze raz, a zaskarżę cię za jazdę bez kasku. Zapomniałem go wziąć. Mama nie nauczyła cię kultury? Niech cię nauczy jeździć. Armida? Armida? Tak. Pani przyjaciel czeka tam z tyłu. Z tyłu? Tak, proszę iść. Dziękuję. Puść mnie. To ja. Co tu robisz? Chyba nie wydałeś mnie policji. Zwariowałaś? Niech cię szlak. Zaczekaj. Puszczaj. Sporo się nauczyłaś w więzieniu. Muszę ci coś powiedzieć. Nie ja jestem twoim wrogiem, lecz twój prawnik. Mam dowody.
de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer? Gertrudis, to ja. Zabił ją. Gertrudis, nic ci nie jest? Felicito! To ty? Wszystko dobrze? Co ty wyprawiasz? Chciałeś mnie zabić? Wręcz przeciwnie, próbowałem cię chronić. Niepotrzebnie, dam sobie radę sama. Nie możesz się tak zachowywać. Nie wsiadaj na skuter, możesz się zabić. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Gdzie kluczyki? Jakie kluczyki? Masz je? Oddaj jej kluczyki. Kto powiedział, że je mam? Felicito. Nie oddam ich. Nie masz prawa mi ich zabierać. Gdyby coś ci się stało, to co? Cierpiałbym. Dawaj kluczyki. Zapomnij. Zachowujesz się jak dziecko. Oddawaj kluczyki. Nic z tego. Co tu się dzieje? Nic, małżeńska kłótnia. Już nie jesteśmy razem. Ślub bierze się na całe życie. Proszę mu kazać oddać kluczyki. Proszę je oddać, nie ma mowy. Dobrze panu radzę. Nie, dawaj kluczyki. Już dobrze. Dziękuję, panie oficerze. Nie pozwolę jej odjechać, może sobie zrobić krzywdę. Niech pan każe mu zejść. Już dobrze. Proszę pokazać dowód rejestracyjny. Dziękuję bardzo. Pani kask. Jeśli go uszkodziłeś, zapłacisz. Prezent od Foncio nie odpala? Zapłacisz za naprawę. Zalałaś świecę, nie znasz się na tym. Zamknij się. Założę pani kask? Oczywiście. Niech pani spróbuje jeszcze raz. Wystraszył mnie, jeździł za mną jak opętany. Coś takiego. Potem zabrał mi kluczyki od skutera. Felicito oszalał.
Na pewno nic ci nie jest? Nie, jedynie najadłam się strachu. Co? Ten mężczyzna stracił rozum. O kim mówisz? O twoim mężu. Byłym. Nieważne. On stracił głowę. Wcześniej też się tak zachowywał? Nigdy. Zawsze mówiłaś, że Felicito jest bez uczuć. To egoista. Jest wściekły, bo jestem szczęśliwa. Nie rozumiem dlaczego. Uważam, że Felicito jest zazdrosny. Wiem, co mówię. Zwariowałaś? Dobrze go znam. Zatem dobrze wiesz, że nigdy nie widział we mnie kobiety. Uważał, że jestem nieatrakcyjna. Najgorsze jest to, że sama w to uwierzyłam. Nie mów tak. Gdyby tak było, Foncio nie oszalałby na twoim punkcie. I to mnie martwi. Dlaczego? Wczoraj mnie pocałował. Niesamowite. Wiesz, co będzie, gdy Felicito się dowie? Pewnikiem padnie trupem z zazdrości. Tylko nic mu nie mów. Oszalałaś? Co dalej? Jak to? Co poczułaś? Mów prawdę. Jestem wypalona emocjonalnie. Moje serce jest martwe. Nie jestem w stanie nikogo pokochać. Wybacz, ojcze, chyba coś mu się stało. Domyślam się. Spójrz, która godzina. Odwołajmy to. Nie, już jestem. Nareszcie. Wybaczcie spóźnienie. Co się stało? Zatrzymała mnie policja. Nic ważnego, my kierowcy często mamy spięcia z drogówką. Tłumaczyłem Mabel, że do chrztu potrzebne są jedynie wasze dowody i wyznaczenie terminu uroczystości. Zależy nam na czasie. Wybraliście już imię? Jeszcze nie. Imię jest najważniejsze. Chodź ze mną. Dam ci formularze do wypełnienia. Dobrze. Wszystko w porządku, synu? Tak. Co tu robisz? Miałeś mnie zostawić w spokoju. Nie robię nic złego. Po co przyszedłeś? To twoja zemsta za największy błąd, jaki w życiu popełniłam? Przykro mi, że to mówisz. Jestem twoim największym błędem w życiu. Właśnie tak. Jesteś niesprawiedliwa, kocham cię. Czego chcesz? Nigdy cię nie zapomnę, kocham cię. Bzdura. Wmówiłeś to sobie. Całe życie przed tobą. Już znalazłem swoją miłość. Nic nas nie łączy. Byłam zła na twojego ojca i chciałam mu dać nauczkę. Zapomnij o wszystkim i żyj swoim życiem. Robię to. Co do mojej siostrzyczki, nie martw się. Jestem szczęśliwy, że będę jej ojcem chrzestnym. Nikt nie będzie jej kochać bardziej niż ja. Zawsze będę o was dbać, gdyby zabrakło mojego ojca. Musimy przynieść fotokopię naszych dowodów i akt urodzenia małej. To wszystko. Nie wszystko. Muszę was wszystkich wyspowiadać. Nie ma sprawy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyznaj swoje grzechy. Wiesz, Ojcze, że nie jestem święty. Bliżej mi do piekła niż do nieba. Trudno mi przyznać się do swoich grzechów. Bóg jest łaskawy dla swoich owieczek. W tym problem. Nie potrafię mówić o swoich emocjach. Chowam je w sobie i dlatego nie potrafię się zmienić. Co cię gnębi? Wściekłość, którą czuję do Panchito. Foncito.
Podrywa moją żonę. Może złości cię, że ona próbuje ułożyć sobie życie. Też to robisz. Ja to rozumiem, zasługuje na to. Ale co jej może dać ten dureń? Mieszka w jej domu, pracuje w jej restauracji. Ona potrzebuje kogoś dojrzałego, uczciwego, pracowitego. Kogoś takiego jak ty. Tak. Nie, proszę księdza. Nie potrafiłem jej wybaczyć, że mnie oszukała. Cóż, synu. Moim grzechem jest pycha, która nie pozwala mi przyznać się do błędu. Jeśli naprawdę ją kochasz, wybacz jej i sobie samemu. 5 zdrowasiek i 2 ojcze nasz. Co? Zmów 5 zdrowasiek i 2 ojcze nasz. Dziękuję, ojcze. Z Bogiem. 5 zdrowasiek i 2 ojcze nasz. Jak to było? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mabel, twoja kolej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wyznaj swoje grzechy. Dobrze, ojcze. Nie powinnam pokochać żona tego mężczyzny. Ale Felicito dał mi bezpieczeństwo, miłość i ciepło. Był żonaty. Wiem. Najgorsze jest to, że niczego nie żałuję. Cieszę się, że dałam mu córkę. Bez skruchy nie ma rozgrzeszenia ani wybaczenia. Miłość nie jest grzechem. Mam na sumieniu inny grzech, który mi ciąży. I to bardzo. Wyznaj go, a uwolnisz się od jego ciężaru. Nie mogę. Muszę z tym żyć do końca życia. Otwórz swoje serce, abym mógł ci pomóc. Chciałam się zemścić na mężczyźnie, którego kocham. Zdradziłam go. Masz jakieś grzechy? Nie, ojcze. Więc powiedz, co cię dręczy. Mam pytanie. Czy tajemnica spowiedzi na zawsze księdza obowiązuje? Tak, pozostaje między wiernym księdzem i Bogiem. Bez względu na to, co wyznam? Oczywiście. Może wróć do domu i zastanów się, co chcesz powiedzieć. Nienawidzę swojego ojca. Nigdy go nie kochałem. Był dla mnie dobry. Ale go nie kocham. Zawsze byłem mu posłuszny, ale nic do niego nie czułem. Gdy odebrał mi osobę, którą kocham, znienawidziłem go.
Parece a Nikki la diosa. Wygląda jak Nikki. Ta od myszki Miki? Jakiej myszki Miki? Jak Nikki, bogini snu. Śpi od wczoraj. Myślę, że jest chora. Jaka chora? Jest wolna. Está libre. Está libre. Witaj. Dzień dobry. Ty tutaj? Ucieczka Armidy przeszkodziła ci w wakacjach na Bahamach? Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? Chciałeś mi przesłać pocztówkę albo zdjęcie? A może chciałeś zniknąć na zawsze? Pozwól, że ci wyjaśnię. Chętnie wysłucham, wejdź. Dziękuję. Nie zamkniesz drzwi? Zależy od bajeczki, którą mi opowiesz. Albo zostaniesz w środku, albo stąd wyjdziesz. Nie ma żadnej bajeczki. Nie? Zamierzałem wyjechać na wakacje. Chciałem ci powiedzieć, ale nie zdążyłem. Sprzymierzyłeś się z Ignacio przeciw Armidzie? Armida nie jest taka, jak myślisz. Ty też nie. Myślałam, że jesteś uczciwy. Wyjdź. Por favor. Lucila, nie chcę cię więcej widzieć. Wersja polska TVN. Tekst Michał Marrodan. Czytał Paweł Straszewski.